Dzień dobry, witam się z wami bardzo serdecznie. Moi drodzy, jest to oczywiście kolejny epizod z historii Ikera Zapaty. Na sam początek, z mojej strony, drobny komunikat, drobna prośba. Moi drodzy, przez ostatni czas, gdy pojawiła się degradacja Chelsea, mocno ta seria podupadła. Chociaż czy tak mocno, no nie wiem, ale na pewno aktywność się trochę zmniejszyła. Więc jeżeli są tutaj wierni widzowie historii Zapaty, to zapraszam was w tym momencie do zostawienia łapki w górę, ale także do sekcji komentarzy. Wiecie, co zrobić. Moi drodzy, ten odcinek zaczynamy informacją, która raczej nie zdziwi nikogo. Kylian Mbappé otrzymał złotą piłkę za rok 2025. To jest dla mnie o tyle ciekawe, że Kylian Mbappé może być, kto wie, czy jakimś naszym rywalem. No nie wiem. Moi drodzy, w każdym razie za ten rok miniony Kylian Mbappé z piłką złotą. I to jest o tyle ciekawe, że w sumie PSG nie wygrało wcale Ligi Mistrzów, ale być może Mbappé po prostu się na tyle wybija ponad przeciętność, że faktycznie na to trofeum zasłużył. Moi drodzy, przed nami mecz z Hamburgiem i zgodnie ustaliliście w sekcji komentarzy, że mój pomysł z tym, żeby treningi odstawić trochę na boczny tor, a skupiać się na realizowaniu celów na mecz i faktycznie w taki sposób walczyć o wyjściowy skład, zaakceptowaliście, zaaprobowaliście ten pomysł i bardzo się z tego powodu cieszę. Moi drodzy, zatem ruszamy na kolejny mecz, w którym to będziemy się mierzyć z Hamburgerem Sportverein, przepraszam, i gramy u siebie. Gramy od pierwszej minuty, gramy z Kajem Havercem w wyjściowej jedenastce. Po raz kolejny pozmieniany jest do granic możliwości blok defensywny, ale do tego chyba zdążyła nas już FIFA przyzwyczaić. No umówmy się, takie są fakty. Moi drodzy, Iker Zapata oczywiście skoncentrowany, aktualny lider klasy klasyfikacji strzelców, warto odnotować taką statystykę. To nie są byle jakie liczby. I przed nami oczywiście wypełniony Allianz Arena aż po brzegi. Filip Lam na przepięknym tifo wprowadzającym nas do tego meczu. I moi drodzy, nie ma chyba co tutaj zbędnie przedłużać, tylko czas oczywiście skupić się na wyborze celu. Na ten pojedynek. Ciekawi mnie ten Schneider, który jest tam na boku obrony. Moi drodzy, a nasz cel to będzie wypełnienie driblingu, niech będzie. 50% udanych driblingów to myślę nie jest wcale jakiś taki wysoki cel, a jednocześnie będzie to trochę wyższa poprzeczka zawieszona niż te trzy podania na obronie przeciwnika. No moi drodzy, na pewno wprowadzi to odrobinę świeżości do tej serii, jeżeli faktycznie będziemy musieli realizować te cele postawione nam przez menedżera, żeby mieć miejsce w wyjściowej jedenastce, bo fakty są takie, że będąc już na takim poziomie, na jakim jest Iker, a zresztą na jakimkolwiek, jeżeli tylko się robi te treningi ocenione na AAAAA, to na dobrą sprawę można by nie trafiać w co drugim meczu, a i tak się będzie miało tą wyjściową jedenastkę i jedynie kontuzja może jakby pokrzyżować taki tor wydarzeń. I ja oczywiście nie życzę Ikerowi kontuzji w żadnym... Oj, to się nie zrozumieliśmy tutaj z Declanem Rice'em. Ja absolutnie nie życzę Ikerowi kontuzji. Nie zrozumcie mnie źle. Ale po prostu trzeba dodać jednak trochę tego realizmu, tej walki o skład. Tym bardziej, że jakby nie patrzeć, został do Bayernu ściągnięty też na tyle zdolny napastnik, jakim jest Victor Osimhen. I faktycznie ta rywalizacja o wyjściową jedenastkę ma trochę sens. I oczywiście, jeżeli Iker będzie grał na tyle zajebiście, że będzie ładował bramę w każdym meczu, będzie realizował te cele postawione mu przez selekcjonera, przez trenera, przepraszam, to jak najbardziej jestem za tym, żeby... Jezus Maria, jak my to rozklepaliśmy, moi drodzy, jak my to rozklepaliśmy, to się w głowie nie mieści, co się tutaj wydarzyło. Kingsley Coman z trafieniem otwiera wynik tego pojedynku, ale matko jedyna. Popatrzcie tylko na to, Zapata świetnie, do Sané, ten do Davisa i odegranie jeszcze do Kingsleya Comana, moi drodzy, naprawdę pięknie to rozegrane. Numer 11 trafia w 11 minucie. Wszystko jest na swoim miejscu, moi drodzy. Wszystko musi mieć swój porządek w uniwersum, w rzeczywistości. No i teraz ucieka nam niestety zawodnik Hamburgera na skrzydła, ale Presnel Kimpembe oczywiście zna receptę na takich gagatków. Dobrze, piłka do mnie zaadresowana. Z łatwością ją przechwycamy, chociaż tracimy ją natychmiastowo, bo Davis popełnił straszną głupotę, zagrywając ją do mnie w taki sposób. Ja byłem na wykroku, ja spadałem dopiero co po wygranym pojedynku główkowym, a ten do mnie oddaje z pierwszej piłki. Nie miałem po prostu szansy wywalczyć tej futbolówki realnie, ale moi drodzy, teraz mam szansę realnie powalczyć tutaj sprintersko. Wybijmy sobie tę piłkę kawałek dalej, zróbmy Ronaldo Chopa i zejście. Aj, był za daleko mnie David. Gdyby był równo ze mną, to wtedy ten Ronaldo Chop miałby sens. A tak, no to niestety ja na dobrą sprawę tym Ronaldo Chopem zatrzymałem piłkę prosto pod jego
nogi. Co nie było najmądrzejszym rozwiązaniem. Wracając do mojego wcześniejszego wywodu, uważam, że po prostu to walczenie o skład w taki sposób jest jak najbardziej sympatyczniejsze dla tej serii. Trochę dodaje takiego... mniej takiej monotonii, mówiąc wprost. No umówmy się, granie każdego spotkania od deski do deski, od pierwszej do drugiej, do 90 minuty, za każdym razem, niezależnie od tego, czy gramy dobrze, czy źle, jest w pewnym momencie monotonne. A tak, to dbamy o to, żeby jednak ta walka, też skupienie się na tych celach, które są nam postawione, żeby faktycznie miały miejsce. To ma sens, po prostu, że jeżeli trener daje nam zadanie takie, a nie inne w tym meczu, to my wtedy mamy za zadanie zrealizować ten cel i cześć. Odda pewnie do mnie piłkę natychmiast, tak też się spodziewałem tego. Kai Havertz, przepuszczenie dobre tej piłki. Świetnie Havertz, moi drodzy, pięknie nas znalazł Kai. Muszę przyznać, że naprawdę Kai Havertz zrobił to w pięknym stylu. I Iker Zapata oczywiście z charakterystyczną cieszynką, tak jak swój idol, podbiega do trybuny celebrując wraz ze swoimi kolegami z zespołu. No zrobił to w mistrzowskim stylu, moi drodzy, a sam Havertz ładnie tutaj nas odnalazł. Trzeba powiedzieć, że asysta była też naprawdę niczego sobie. Palce lizać. W 30 minucie podwyższamy prowadzenie na 2-0. Tym razem to już oczywiście Iker Zapata, czyli aktualnie lider klasyfikacji strzelców Bundesligi, wpisał się do dzienniczka sędziego. I nie ma tutaj mowy o żadnym kartoniku, żadnym upomnieniu w wykonaniu arbitra, tylko oczywiście o zanotowaniu się w dzienniku meczowym. Ależ teraz dobra piłka dana nam przez Sané. Widzę cię Xavi i do niego jest dograna piłka prostopadła. I moi drodzy, może Havertz, ale czemu głową? Xavi, no co ty? Mógłbyś to strzelić z woleja, przyjąć sobie tę piłkę, zrobić z nią naprawdę wiele różnych rzeczy. Mielibyśmy od razu asystę, ładnie do ciebie podaliśmy, nie było pozycji spalonej. No ale niestety, to czasami jest i tak. A teraz Alidu. Oj, trochę tutaj niepewna ta interwencja Nubela. Na całe szczęście jednak miał kto tam tę piłkę asekurować z drugiej strony. A teraz popatrzcie, jakie dobre zagranie, ale niestety Kingsley Coman zatrzymany. Ale moi drodzy, musicie powiedzieć, że wygląda to naprawdę nieźle. Stwarzamy akcję od pierwszej do ostatniej minuty. Domingos Duarte, Kimpembe, Kimiś pokazuje się tutaj z tej strony. Przepuszczenie tej piłki i cyk na skrzydło, odegranie, świetnie, oj, no niestety, moi drodzy, tutaj troszeczkę, nie wiem, czy byłem faulowany, ale przeszkadzał mi po prostu tutaj obrońca. Co ciekawe, Arminia Bielefeld wygrywa na wyjeździe z RB Lipskiem. Z tego, co widzę, to nasz środkowy cel póki co jest zrealizowany. Ocena meczowa mamy mieć 9-0, więc moi drodzy, musimy zagrać absolutnie perfekcyjne drugie 45 minut. Kto wie, czy być może nie trafić do siatki po raz kolejny. A jak z dryblingami sytuacja? W porządku jest. W porządku to wygląda, moi drodzy. No teraz zadbać tylko o notę meczową. Jeżeli zdobędziemy drugie trafienie, to myślę, że kto wie, czy nie moglibyśmy poprosić nawet o zmianę ewentualnie, chyba że chcemy walczyć o hat-tricka w tym spotkaniu do samego końca. Teraz poproszę o piłkę od Kaja Havertza. Świetnie do mnie zagrana futbolówka i Iker Zapata, moi drodzy, obija poprzeczkę. Nie, no byłem pewien, że ta piłka wpada do siatki. Naprawdę, przyznam się szczerze, wiem, że uderzyłem siłowo, że uderzyłem w taki prosty sposób, ale byłem przekonany, że ta piłka będzie tak uniesiona, że jednak wpadnie tam prosto w okno. Tak się niestety nie stało. Jata. Trochę szkoda, szczerze powiem. Iker. Dobre zagranie do Kiergorda. To jest Kiergord bodajże, o ile dobrze się orientuję. Oj, teraz sporo... O matko jedyna, no to teraz muszę szczerze powiedzieć, że się Kimpembe nie popisał. Kai. Ładne rozegranie, nie prosiłem o podanie, ale stracona ta piłka. Alidu. Ładnie minięty defensor. Wycofanie tej piłki, zagranie do środka. Joshua Kimmich. Uciekam tutaj na skrzydle. Stracona jednak ta piłka. Ale mamy notę 9-0. Zajebiście. Fofana. O, okej, dobry przechwyt. Ale teraz niestety ta piłka w dosyć brutalny sposób zabrana. Oj, i nota spada do 8-8. Trzeba się skoncentrować, żeby zrealizować te wszystkie cele.
Lora. No, teraz prostopadle puszcza i chyba już spaliłem. Javi, chciałem wcześniej to podanie dostać. Chciałem wcześniej dostać to podanie, ale niestety tak się nie stało. Zmieniony właśnie Kai Havertz. Asystent. Przy drugim trafieniu dla Bayernu Monachium, oczywiście przy tej naszej bramce. Ładnie nas wtedy odnalazł. Ale sędzia stwierdził, trener stwierdził, że warto dać szansę też i innym zawodnikom, a teraz niebezpiecznie sporo przestrzeni, moi drodzy, i Hamburger świetnie wykorzystał ten stały fragment gry. Trzeba im oddać, że zrobili to prawdziwie po mistrzowsku. Kompletnie rozklepana nasza defensywa, no i niestety Nübel, który oczywiście, wspominam to po raz kolejny, nie gra perfekcyjnych zawodów w Bayernie Monachium. Ja cały czas napieram tutaj na dyrektora sportowego, że warto by było się rozejrzeć albo za nowym napastnikiem, za bramkarzem nowym, albo... Wolej! Nie ma bramki! Wybronił to niestety goalkeeper. Szkoda, Kiergord wyprowadza teraz kontrę. Alidu na skrzydle. No szczerze powiem, zmarnowałem tę sytuację. To była sytuacja stuprocentowa. To powinno być wykończone absolutnie. Świetnie zostałem tutaj znaleziony przez kolegów z zespołu. I mam sporo sobie do zarzucenia. Tym bardziej, że obrona, z tego co widzę, znowu w opałach. Popatrzcie, jak tutaj jest rozjechana Nübel. Okej, chyba był spalony. Dobrze. 78 minuta. Nasza nota to cały czas jest 8-8. Pojawia się Osimhen w miejsce Kimmicha. Przechodzimy też na ustawienie 4-4-2, gdzie ta dwójka napastników to jest oczywiście Kimmich, Osimhen i my. Teraz podaj świetnie. I Iker, moi drodzy, no teraz już w końcu piłkę do siatki zmieścił i nie pozostawił żadnych złudzeń, trafiając do siatki. Bezbłędny mecz. Bezbłędny mecz? No nie, właśnie nie bezbłędny, ale jednak to jest coś, że Iker zawsze jest przez tą piłkę szukany. Ta piłka po prostu go szuka i teraz świetnie to przeprowadzili nasi zawodnicy. Iker sobie zwolnił przed tym, spojrzał dokładnie na ustawienie bramkarza, po czym wykończył to po prostu perfekcyjnie. Mogę poprosić w takim razie o zmianę. Myślę, że z czystym sumieniem realizujemy wszystkie cele, więc jeżeli zostaniemy ściągnięci po zdobyciu dwóch trafień, nikt raczej nie będzie nam miał tego za złe. A w nasze miejsce pojawi się z numerem 29 któryś z kolejnych zawodników, który będzie miał oczywiście szansę. Moi drodzy, symulujemy do końca to spotkanie i wygrywamy 3-1. Pepi, nasz zmieniający, jeszcze no nie trafił ani razu do bramki, ale moi drodzy, najważniejsze dla mnie jest to, że zeszliśmy z Murawy mając notę 10, że zagraliśmy naprawdę dobry mecz. RB Lipsk stracił te punkty. Ostatecznie udało się im doprowadzić do remisu niby, ale jednak punkty tak czy siak z Arminią uważam za stracone. Wszystkie cele zrealizowane, umacniamy pozycję u menedżera. To oznacza dla nas wyłącznie jedno. No, wszystko idzie zgodnie z planem, moi drodzy. Przewaga w lidze też jest spokojnie utrzymana, a my dowiemy się teraz, z kim będziemy walczyć w tej Lidze Mistrzów, o którą tak walczyliśmy w ostatnim odcinku. Moi drodzy, trafiamy na Paris Saint-Germain. Ależ to jest, moi drodzy, mocarny traf. To jest naprawdę, naprawdę mocny traf, moi drodzy. To jest naprawdę konkret. To jest konkret, drodzy państwo. Ulala, ulala, ulala. Napoli natomiast trafiło na Borussię Dortmund, więc w sumie wcale nie jakoś łatwiej. No my wiemy, żebyśmy na Borussię Dortmund nie mogli jeszcze trafić, bo tutaj nie mogą w tym etapie trafić na siebie drużyny z tego samego kraju, ale mimo wszystko, moi drodzy, tu się trafiło już kilka hitowych spotkań. Barcelona-Chelsea, Atletico-Juventus, PSG, Bayern-Monachium. Oprócz tego Borussia Dortmund, Napoli, no najciekawsze, moi drodzy, to jest Barcelona, Chelsea, Juve, Atletico i oczywiście Bayern, PSG. Czyli jeszcze nie tak dawno temu finał Ligi Mistrzów, teraz po prostu spotkanie na etapie 1/8. Kylian Mbappé będzie się z nami mierzył, czyli zdobywca złotej piłki. Trzeba będzie mu udowodnić, że wcale nie tak prosto jest oto trofeum, że to, że ma to trofeum, nie sprawia, że będzie jakimś tutaj nad człowiekiem. Absolutnie. Co to, to nie. Moi drodzy, przed nami kolejne starcie. Tym razem jedziemy do Berlina, do Herty Berlin, która radzi sobie w tym sezonie świetnie. Aktualnie Herta na trzecim miejscu w tabeli. I naprawdę Olympia Park będzie nas tutaj... Olympia Park albo Olympia Stadion, już teraz nie pamiętam. Olympia Stadion, dokładnie tak. Olympia Park to jest bodajże stadion Freiburga. Ale to już mniejsza z tym, moi drodzy. Czas wybrać cel na ten mecz.
conversion rate, tu mamy 75, no tu powiem wam szczerze, dosyć wysokie. Tutaj oczywiście najpewniejszym jest to, żeby uniknąć remisu albo porażki. No dobrze, to weźmiemy sobie zatem taki cel. Iker, prowadź. I cały zespół. Mam nadzieję, że do zwycięstwa. Jezus! Ajajajaja, o matko boska! Czy ja tu nie byłem faulowany? Nie wiem, co tu się wydarzyło, moi drodzy. Ale musicie też przyznać, że Iker tam naprawdę dobrze się przy tej piłce trzymał. Tylko, że został trochę przez tego Kadebarka, tak mam wrażenie, brutalnie potraktowany. Hassan. Karim Adeyemi, no na niego musimy tutaj mocno uważać. Dobrze zagrał tę piłkę, okej, świetny przechwyt w naszym wykonaniu. Wow, ależ teraz przejście w wykonaniu Ikera Zapaty. Rozpędzamy się, walka bark w bark, będzie strzał. Dobre uderzenie Kingsleya Komana. Świetnie wykorzystał tę okazję Francuz. Dośrodkowanie w pole karne. Strzał głową. To jeszcze próba... Oj, wepchnęliśmy bramkarza z piłką do bramki prawie, ale... No jako gola to tego nam nie zaliczyli oczywiście. Serdar, o Suat Serdar, legenda niegdyś na ratunek Schalke. Kto wie, ten wie oczywiście, ale no... To dajcie znać. Kto pamięta na ratunek Schalke? To jedna też z takich legendarnych serii dla tego kanału. Myślę, że te serie w FIFA 21 były najbardziej budujące. Nübel! Kolejny bubel! Kręcę głową z niedowierzaniem. Bramkarz potrzebny jest na teraz. Natychmiastowo. To jest nie do pomyślenia, żeby... Tak ta piłka została przełamana, no to nie była też jakaś łatwa sytuacja, okej, ona była trudna, ale wiecie, o co mi chodzi. Mam wrażenie, że mimo wszystko tutaj nasz zespół powinien mieć jednak tego bramkarza solidniejszego. Karim Adeyemi, no ten zawodnik przecież nas goni w tej klasyfikacji strzelców. No nie mogę na to patrzeć, Karim Adeyemi po raz kolejny z ogromną łatwością wdziera się w to nasze pole karne. Czy ja tutaj mogę zrobić sobie przerzut na drugą stronę? O Jezus Maria, straciłem tę piłkę, muszę ją odzyskać. Kadebarek, zagranie tej piłki, dosyć głęboko wycofana. Dawaj, leć tam. No Jezus Maria, ależ to jest słaby mecz w naszym wykonaniu. Torunariga. Suat Serdar. I jest Karim Adeyemi, no robi naprawdę świetną robotę ten zawodnik. Kai Havertz, jestem tutaj, pokazuję się. Nie było spalonego, strzał Ikera Zapaty, piękne uderzenie z woleja. Iker, nie ma, jeszcze ta piłka nie wyszła na aut. Jezus Maria, ten w ogóle jakimś półobrotem tutaj zrobił obrót o 360 stopni zanim strzelił. O moi drodzy, ciężko tutaj na razie o trafienie. Hertha Berlin. Więcej szczęścia niż rozumu? Być może... O Jezus... Piłka po raz kolejny. Omija słupek. Bernardoni zagrywa teraz z bramki. Jestem. Okej, zdecydowali się na inne zagranie. Kai Havertz. Powiedz, że nie spaliłeś. Oczywiście, że spaliłeś. Oczywiście, że spaliłeś. Czemu ci skrzydłowi kompletnie nie pilnują tej pozycji? Kadebarek. Conceição. Ducouré. Karim Adeyemi. Okej, dobry przechwyt. Dobry przechwyt. To nie dałeś mi tutaj za bardzo uciec, jeśli mam być szczery, ale możesz teraz tutaj do mnie podać precyzyjnie. Kadebarek zastawił się idealnie wręcz. Karim Adeyemi. Ducouré, ależ są teraz głęboko cofnięci zawodnicy Herty. Okej, dobry przechwyt w naszym wykonaniu. Ruszamy z kontrą. Kai Havertz trochę nas tutaj napędził. Kai Havertz, Iker Zapata, strzał. Chciałem uderzyć po długim słupku, nie udało się mi aż tak tam piłki przepuścić, ale i tak ta walka naprawdę była niezła.
Torunariga nam nie odpuścił do samego końca. Iker Zapata teraz próbuje strzelić. Może w końcu głową się uda. 5 strzałów Ikera Zapaty, zaledwie jedno trafienie, jeden strzał i zarazem trafienie też po stronie Karima Adeyemiego. Roka. O! Karny! Jest, moi drodzy, okej! Okay. Czasami jednak można wykorzystać trochę ten schemat, skrypt jakiś totalnie z dupy. Teraz też się udało, no ale jeżeli chodzi o egzekucję, no to była ewidentna ręka. Jeżeli chodzi o bycie egzekutorem rzutów karnych, Iker Zapata zdecydowanie na to miano zasługuje. Iker Zapata po raz kolejny idealnie wymierzone i Iker Zapata, ależ to zrobił, moi drodzy, nad bramkarzem. Mimo iż nas wyczuł, to Iker sprytnie, po ogromnym sprytem się tutaj popisał. Golkiper nie zdążył się podnieść. Wiadomo, schemacik z FIFA wykorzystany, ale najważniejsze jest to, że kolejne trafienie na koncie Ikera Zapaty jest. Bardzo dobrze. No, sporo szczęścia z drugiej strony, bo gdybym nie trafił tego idealnie na zielonym, to nie daj Boże, ta piłka mogłaby gdzieś tam nie trafić do bramki. A tak? Mamy 1-1, do szatni wchodzimy, schodzimy z naprawdę dobrymi humorami, bo wróciliśmy do tego meczu. Więc jest okej, moi drodzy, jest okej. Cały czas utrzymujemy się realnie w walce, więc w porządku. 1-1, Hertha Armenia. Póki co wszystko się zgadza, chociaż te nasze conversion rate jest tragiczne. A to conversion rate to jest oczywiście przełożenie strzałów na celność. I teraz musiałbym, żeby naprawić jeszcze to, to musiałbym tutaj strzelić tych goli naprawdę, naprawdę mnóstwo. I to od razu bez żadnych jakichkolwiek prób. Tylko po prostu bramka powinna wpadać za bramką. I nie wiem, czy i tak, czy siak byłbym w stanie wyrobić to na 70%. Musiałbym strzelić chyba z 5 bramek. Ciężko o taki stan rzeczy. Jak słyszycie jakieś tam terkotanie w tle, to to Beza gryzie karton po prostu. Ale no, no nie rozumiem, co tu się dzieje z naszym zespołem, moi drodzy. Jeśli mam być szczery, to obrona nie daje mi jakiegoś poczucia spokoju. Może teraz górą zagraj. Okej, nie zagrał górą. Moja. No czemu ślizg? A, to można było szybko z tym ruszyć. Ajajajajaj, próbowałem tutaj. Jeszcze jest ta presja narzucona. Okej. Zdobądźcie tę piłkę teraz. Kamara. Serdar. Jordan Torunariga. Hassan. Miranda. Serdar. Wycofana ta piłka. Karim Adeyemi. Niebezpiecznie. Wycofana trochę futbolówka, ale cały czas Hertha Berlin jest w natarciu. Suat Serdar. Dogranie do Alfonso Davisa. Przechwyt w wykonaniu Kaja Havertza. Kaj, no biegnij tamtym skrzydłem. No dobrze, skoro nie biegniesz, to w takim razie Leroy Sané. I Leroy Sané stracił tę piłkę. Popatrzcie, w jak łatwy sposób. To jest nieprawdopodobne. Torunariga. Karim Adeyemi. Wraca tam na bramkę Nübel. Karim Adeyemi. Znowu, ależ on kręci, to jest nieprawdopodobne. Co on tutaj robi? Nübel, Jezus Maria. Chłop stał w bramce prawie. Ale na całe szczęście to wybronił. Declan Rice. Jest piłka? Jest cały czas w boisku. Okej. Walka, panowie. O, jest okej? No coś ty zrobił, Coman! Jezus Maria, moje całe wysiłki poszły na marne. Kadebarek. Kaderabek. O, jest okej, jest okej, Iker Zapata, nie jest okej, ale jesteśmy tu odcięci kompletnie, ja nie wiem, co się dzieje, moi drodzy. Karim Adeyemi, ja już jestem mega zmęczony swoją drogą, Roka. A ja powinienem trochę odpoczywać, nie wiem, czy teraz gramy Ligę Mistrzów. Zapata. Dobre przejście. Z przedłużony Kingsley Coman.
Oj, ciężko się tutaj mi dogadać z moim zespołem. Ale w ogóle Bayernowi jest ciężko się dogadać sami z sobą. Czy to jest kolejny rzut karny? Albo rzut wolny. Albo i rzut wolny, moi drodzy, dokładnie tak. Z takiej pozycji grzechem byłoby nie strzelić na bramkę. No można strzelić, no Jezus Maria, to już mogłeś podać na krótko, mordo. Najgorszy strzał na świecie, jaki widziałem. Ducouré. Rozpędza się Hertha Berlin. No moi drodzy, to się nie może tak skończyć. Ostatnie sekundy tego spotkania, ale to jednak staje się fakt. Hertha Berlin strzela bramkę w 89 minucie. Ale trzeba powiedzieć, że im się to należało. Za konsekwencje. Za to, jak nas zdominowali w środku pola. Naprawdę, moi drodzy... Kamara. Najpierw Adeyemi, później Kamara. Mamy jeszcze ostatnie sekundy na przeprowadzenie tego ataku, tylko muszą teraz wszyscy ruszyć do przodu, żeby jeszcze móc jakkolwiek tutaj myśleć. Dobra piłka... No nie, szlak. Chociaż... No czemu sędzia nie da... Przegrywamy, moi drodzy, niestety. Nie zrealizowaliśmy zatem dwóch celów. Nie zrealizowaliśmy celu z liczbą procentową celności. Nie wiem, czy zrealizowaliśmy w ogóle też ocenę. Czy tam nie było 9-0 nawet, moi drodzy. Zaraz to zobaczymy, ale mam wrażenie, że na pewno dwóch nie zrobiliśmy. Nie zrobiliśmy żadnego, moi drodzy. Nie zrobiliśmy żadnego. Przegraliśmy mecz, nie mieliśmy oceny 9-0 i nasza celność strzałów to było zaledwie 14. Skandaliczny wynik, moi drodzy. No, mówiłem, że Hertha Berlin zaskoczyła w tym sezonie i to nie były gołe słowa. Kolejne trafienie oczywiście Ikera Zapaty. 23 spotkania, 21 goli, 2 asysty, więc cały czas te... W każdym meczu, w którym gra, ma jakieś przełożenie na to, co się dzieje na murawie, ale moi drodzy, no... Trochę ciężary. Przed nami ostatni mecz grudnia. Później okno transferowe. Ja naprawdę mam nadzieję, że uda się nam jeszcze tutaj zobaczyć. No szybka... Nie no, no ja tutaj to ja bym musiał... Ja nie mogę wystąpić w tym meczu, jestem mocno zmęczony. Remis 2-2. Mamy bramkę, zmienił mnie oczywiście Osimhen, ale moi drodzy, to jest kolejne potknięcie się naszego zespołu. Remisujemy to spotkanie 2-2. Spadamy tym samym do roli zmiennika. Mimo iż trafiliśmy bramkę. Mimo iż strzeliliśmy gola, to trzeba mieć na uwadze, moi drodzy. Ale niestety. Nominowani do drużyny roku, jeżeli chodzi o obrońców... To są przewidywania. Varane, Romero, Hakimi i Marquinhos. 14 stycznia będzie ogłoszona cała jedenastka, moi drodzy. Musimy zatem spojrzeć sobie na ten 14 stycznia. Musimy zapamiętać te daty. Ciekawe, czy my nie zdążymy zagrać tam jakiegoś spotkania po drodze. No moi drodzy, skoro jest taka przerwa gigantyczna, to pozwolę sobie zrobić jakiś tutaj jeden trening, bo jest taka przerwa ogromna, że my tu zaraz byśmy spadli kompletnie do jakichś rezerw. A jeżeli mamy takie przerwy gigantyczne tygodniowe, no to jeden trening na tydzień myślę, że można akurat zrobić. Nie, dowiemy się, czy kto tutaj będzie jeszcze, moi drodzy, więc uwaga. Zaraz zrobimy jeszcze jeden trening, oczywiście w tym tygodniu. Mamy, moi drodzy, pierwsze transfery. Zapata zawodnikiem miesiąca! Let's go! Tak jest! To jest informacja!
To jest informacja, Zapata zawodnikiem grudnia. Kto jeszcze był tutaj nominowany? Proszę mi pokazać, moi drodzy, absolutnie. Nie mieliśmy sobie równych. W każdym meczu, w którym graliśmy, to bramki ładowaliśmy. Strzelaliśmy jedną po drugiej, drugą za trzecią i tak dalej, moi drodzy. W pełni zasłużona statuetka trafia do naszej gabloty. A tutaj się już rozpoczyna ta karuzela transferowa. Chelsea szuka jakiegoś wzmocnienia defensywy. Tutaj jest mowa o jakichś ewentualnych rozmowach z obrońcą Malmö? Chyba tak. Tak, obrońca Malmö, jakiś 23-letni. Fajnie, brzmi to trochę bardziej przyszłościowo. No mam nadzieję, że obudzi się ten Bayern na liście transferowej. Mam taką szczerą nadzieję, moi drodzy, że tak będzie. Więc spójrzmy tutaj. Mamy, moi drodzy, nominowanych do... Jest nominowany Osimhen, a my nie jesteśmy nominowani do drużyny roku. Jeszcze Moise Kean, Dembele i Pulisic. Wśród pomocników Havertz, Fernandez, De Jong, Neves. No trzeba pamiętać, że Chelsea wygrała Ligę Mistrzów oczywiście. Ale no, że my nie jesteśmy nominowani nawet. No trochę jestem tutaj, moi drodzy, trochę jestem wstrząśnięty, trochę jestem taki rozczarowany. Mamy ofertę 15 milionów za Savicia. Bardzo dobrze, trzeba odkurzyć te szatnie. Za 35-letniego chłopa jeszcze 15 milionów, to jest majstersztyk, moi drodzy. To jest prawdziwy majstersztyk. Okej, okej. Czekamy na dalsze ruchy Bayernu. Kto zostanie ściągnięty? Kto zostanie zakontraktowany, a kto nie zostanie zakontraktowany? Kogo tutaj sprzedadzą? Kogo zakupią? Cały czas póki co cicho. Cały czas cicho. Widzę, że tutaj Konrad Laimer został zakupiony... Z Manchester United, przecież Laimer, o to ciekawe, odkupili go. Villarreal kupuje Unaia Nuneza, Torino zakupuje Luisa Araujo i tak dalej, ale z tego co widzę, to cały czas w klubie póki co jest cicho. W klubie jest póki co cicho, co mnie trochę martwi. Moi drodzy, przesymulujmy sobie ten jeden dzień do przodu, żeby wiedzieć, kto się znajduje w drużynie roku. Moi drodzy, drużyna roku UEFA na bramce. Marc-André ter Stegen, dalej Hakimi, Marquinhos, Rafael Varane, Aaron Wan-Bissaka. W środku pola De Jong, Havertz, Sancho, Fernandez, na szpicy Haaland i Mbappé. Moi drodzy, drużyna roku jest bullshitem jak zawsze i to potwierdza tylko to, że drużyna, która wygrała potrójną koronę, ma tylko jednego zawodnika i to byłego, czyli Kaja Havertza, tak? Dobrze rozumiem, z Chelsea jest tylko jeden zawodnik i to były. Rewelacja. A PSG, które nie zrobiło nic, ma połowę składu. Zajebiście. Dobrze się to kręci, moi drodzy. Dobrze się kręci ten cały cyrk na kółkach. Moi drodzy, no kurde, powiem szczerze, trochę jestem tutaj zaskoczony. Mówi się o zaciągnięciu tego Renana Lodiego. No ten chłop jest kupiony tutaj, ale on w ogóle nie gra przez to, że są znowu oczywiście odwalone te cyrki na, tam kadrowe. No bo, moi drodzy, jakby nie popatrzeć tutaj na naszą drużynę, to jak popatrzycie sobie tutaj od ataku, no to na ataku mamy oczywiście Roberta Lewandowskiego jeszcze, mamy tego Osimhena, mamy Ikera Zapatę i tak dalej. Dalej pomoc też jest, moi drodzy, pełna dowolność, jeżeli chodzi o pomoc. Ale zaczyna się obrona i na obronie gra na przykład Declan Rice. Na obronie gra Mark Roca, mimo iż mamy na prawej obronie, to jest akurat absolutnie najgorsza sytuacja, ale mógłby grać tam Domingos Duarte, który może grać na tej prawej obronie. Na środku jest Kimpembe. A, no to Domingos Duarte i Kimpembe. Ale na lewej stronie jest, moi drodzy, Renan Lodi. No to Renan Lodi na prawą, Davis na lewą. No sami widzicie, że jest strasznie namieszany. I ta obrona, moi drodzy, ta bramka. Wymagam ściągnięcia bramkarza i obrońcy. Bo jeżeli ja będę widział, że dalej ten projekt Bayernu donikąd nie zmierza, to ja nie będę tutaj pierwszym chętnym, żeby zostać w jakiejś niedalekiej przyszłości. Jest, moi drodzy, ściągnięty jakiś zawodnik. Z Manchesteru United zakontraktowali bramkarza za 73 miliony. O! Podoba mi się to. Zobaczmy, co ma ten bydlak do zaoferowania. Bramkarze? Robi wrażenie! 85 punktów overalla! Bardzo mi się to podoba!
W końcu jakieś konkrety. Nie no, nie mogę. Strasznie mnie wkurza, jak ktoś w taki sposób akcentuje i tak w taki sposób mówi. Tego też nie mogę słuchać za długo. Trzymajcie się na razie i pa, pa. Cześć. W końcu transfer. W końcu bramkarz. To jeszcze naprawmy obronę i już w ogóle będzie cudownie.